Choć powiem tak, mieliśmy bardzo ogromne problemy i koncert stał już w dniu dzisiejszym nawet pod znakiem zapytania, czy w ogóle się odbędzie. Otóż szalejąca grypa zdziesiątkowała naszych wykonawców, uczniów, nauczycieli. Dołożyliśmy wszelkich starań jednak, żeby ten koncert odbył się i tu szczególne podziękowania dla dzisiejszych wykonawców, którzy wręcz w ekspresowym tempie przygotowywali się do tego dzisiejszego koncertu. Chopin dzięki trudnym wydarzeniom, jakim los go doświadczał, nabrał ogromnego dystansu do otaczającego nas świat, jego świata i do siebie samego. Przeciwności losu sprawiły, iż tym bardziej był dumny ze swojego polskiego pochodzenia, czego dowody słyszymy w wielu jego dziełach. Bądźmy zatem jak Chopin. Przyjmujmy rzeczywistość z lekkością, ale nie zapominajmy, kim jesteśmy. Bądźmy dobrymi ambasadorami.
brzęczą skrzypce, jak huczą basy z odległej wsi. Słucha, jak szepcą drżące osiny malwy i bez. I rozpłakanej słucha dziewczyny, jej skarg, jej łez. W wodnych wiklinach, w blasku księżyca, w północnych łód, rusałka patrzy nam, bladolica z przepastnych wód. Słucha jęczących dzwonów pogrzebnych i wielkich łkań i rozpłyniętych kędyś podniebnych gwiazd błędnych drgań. Szukają inspiracji do czegoś, co przetrwa. Zapadnie w pamięć ludzi kochających muzykę, czułych na magiczne dźwięki, rozbrzmiewające wśród dnia i nocy, wśród smutku i radości. Artysta tworzy sztukę, która z hukiem wyrwie się z murów sali koncertowej i pomknie echem w świat, niesiona przez wiatr ludzkich westchnień i podziwu słów.